Witam w Akademii Pana Kleksa. Cześć. Mam wrażenie, że Akademia Pana Kleksa jest swego rodzaju tajemniczym medialnym eksperymentem. Jestem tego przekonany. Nie może być inaczej. To, że żyjemy w czasach, w których tego rodzaju sklejka montażowa trafiła na ekrany kin, jest dość osobliwe. Cała produkcja składa się z krótkich sekwencji, które, w mojej ocenie, można by z dużym sukcesem. Wrzucić na kanał na YouTubie i tam przedstawić je widzom do całkiem atrakcyjnego obejrzenia. Ale to, że ktoś pomyślał, że fajnie by było te sekwencje skleić w dwugodzinną produkcję, wrzucić ją na duże ekrany do kin, prosić pełną kwotę za bilet, jest zadziwiające. Moi drodzy, Akademia Pana Kleksa jest zlepkiem teledyskowych fragmentów, które Udają film fabularny. Jest to produkcja jedyna w swoim rodzaju, na swój sposób, gdyż praktycznie 100% tego filmu jest zrealizowane w montażu równoległym. Myślę, że większość widzów na gałęzi dobrze wie, czym jest montaż równoległy, ale szybciutko przypomnę dla osób, które może nie znają tego sformułowania: montaż równoległy polega na tym, że tak montujemy daną scenę, aby składała się z kilku mniejszych scen, które rzucają nas między różnymi lokacjami, między różnymi bohaterami, czasami między różnymi czasoprzestrzeniami. Ogólnie powoduje to, że oglądamy dłuższą scenę, która narracyjnie prowadzi nas przez różne wątki. I często tego rodzaju narzędzie montażowe się w filmach stosuje. Jednak Akademia Pana Kleksa po pierwsze jest filmem praktycznie w całości zrealizowanym w montażu równoległym, co jest niespotykane. Po drugie jest to montaż absolutnie chaotyczny, pozbawiony jakiegokolwiek wyczucia, niedbały. Amatorski, zrobiony na kolanie, który nie prowadzi w żaden sposób historii fabuły, który nie poświęca wystarczająco dużo uwagi żadnemu, żadnej z postaci przedstawionych w tym filmie, który akcentuje przede wszystkim pewnego rodzaju dynamizm okraszony konkretną ścieżką dźwiękową. Nawet jeśli byśmy słuchajcie, ten film, to dzieło traktowali jako. Zlepek tych teledyskowych fragmentów, nie? że okej, okay, mamy te teledyskowe, montażowe scenki, chociaż możemy posłuchać fajnej muzyki, potupać sobie nóżką w rytm i pooglądać, wiecie, klipowy montaż do rytmu. To, to nawet tego się nie udaje w pełni spełnić, dlatego, gdyż ten film jest niesamowicie szarpany w swoim tempie. Twórcy z sekundy na sekundę zmieniają sceny i wygląda to tak, że obserwujemy scenę, w której odpala się jakaś ścieżka dźwiękowa, mamy ten montaż klipowy, teledyskowy, który nawet, któremu twórcy nawet nie dają wybrzmieć. Dosłownie dany utwór wybrzmiewa przez kilka sekund dosłownie, w ciągu tych kilku sekund widzimy kilka scen zmontowanych do rytmu, i następnie utwór jest ucinany i przechodzimy do jakiejś scenki fabularyzowanej. Następnie znowu mamy sklejkę teledyskową, która znowu, której znowu twórcy nie dają wybrzmieć i szybko ucinają ją do kolejnej losowo wrzuconej tutaj zupełnie scenki fabularyzowanej. Nie ma to absolutnie żadnego sensu rytmu, wyczucia. W momencie, gdy pojawiła się plansza tytułowa tego filmu, to ja już byłem zmęczony tym montażem. Na początku mamy taką sekwencję wprowadzającą, pozwalającą nam poznać niektórych bohaterów, i potem pojawia się plansza tytułowa. I gdy ta plansza się pojawiła, ja już byłem naprawdę zmęczony tym montażem. A to był dopiero początek filmu. Mamy tam dosłownie sceny, które trwają po 4-5 sekund, i pod rząd mamy takich scen rzuconych 5, 6, 7. W każdej scenie widzimy nową postać, nowego bohatera, nowe wydarzenie, które tak naprawdę nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć, o co w tych scenach chodzi, i już przeskakujemy do kolejnej, które są ze sobą kompletnie niepowiązane. I ten film w ten sposób, cała dynamika tego filmu w ten sposób wygląda. W ten sposób jest prezentowana na montażu, dodatkowo w żaden sposób nie jest utrzymana jakakolwiek linia narracyjna. Film w pełnym tego słowa znaczeniu zaczyna się dopiero tutaj od 3 czwartych czasu trwania tej produkcji, wtedy ten cały chaotyczny szybki montaż zaczyna zwalniać i faktycznie mamy tam pokazane sceny, gdy ci te, te wilki atakują Akademię pana Kleksa i tam zaczyna być ta opowieść bardziej prowadzona narracją, fabułą. Pal licho, że jest to zrealizowane bardzo słabo, ale tam zaczyna być zaczynamy widzieć w tej produkcji jakiś film. Gdy chodziłem do szkoły filmowej, mieliśmy tam takie ćwiczenia. Eee, wykładowca rzucał nam pewien temat Pewne zagadnienie. Następnie dzieliliśmy się na grupki. Jedna osoba tam była ze specjalizacji reżyserskiej, druga ze specjalizacji operatorskiej. Wiecie, reżyser, operator, i sobie w tych grupkach realizowaliśmy te scenki. Następnie je na koniec dnia pokazywaliśmy, no i wykładowca e, prowadzący zajęcia oceniał te sceny, mówił, co jest dobrze, zrobione, co źle. I cała Akademia Pana Kryksa wygląda, jakby ktoś zrealizował tego rodzaju losowe sceny i połączył je w całą dwugodzinną produkcję. Tak jakby każdą z tych scen realizowała zupełnie inna osoba, zupełnie inna ekipa, z zupełnie innym scenariuszem. Ja tego kompletnie nie rozumiem, co się tutaj wydarzyło. Z punktu widzenia narracyjnego, montażowego. Wychodząc z kina, trudno mi było wyartykułować sobie w głowie, co ja tak naprawdę zobaczyłem. To już nawet nie chodzi o to, czy mi się to podobało, czy nie, ale ja, ja wychodziłem i nie byłem w stanie stwierdzić, czym to dzieło jest. Nie byłem w stanie zdefiniować tej produkcji. Pierwszy raz w życiu miałem takie doznanie po wyjściu z kina. Że ja obejrzałem zlepek jakiś reklam. Zresztą, ja mam wrażenie, że ta produkcja idealnie służy na podbudowanie marketing, marketingowej reklamy wszelkim produktom. Ja słuchajcie, ja jeszcze nie widziałem tego filmu, a już widziałem reklamy jakichś ciasteczek z panem Kleksem, jakichś zabawek z panem Kleksem, re reklamy jakichś pokazów festiwalowych, jakichś koncertów sygnowanych panem Kleksem. Ta cała machina marketingowa, która ruszyła jeszcze tak naprawdę przed, Premierą filmu oficjalna premiera jest dzisiaj. Ja wiem, że były pokazy przedpremierowe tydzień temu. Oficjalna premiera jest dzisiaj. A ja już widziałem absolutnie wszystko związane z Panem Kleksem poza filmem Akademia Pana Kleksa. To, co się tutaj wydarzyło, jest jakimś eksperymentem medialnym, który ma nakręcić marketingową machinę na stworzenie pewnego brandu, pewnej marki sygnowanej Panem Kleksem. Trudno mi tak naprawdę oceniać jakiekolwiek inne elementy tej produkcji, no bo ja nie o czym ja mam tutaj mówić. Słuchajcie, aktorsko, szczerze, Franczewski tutaj wydaje się, mówiąc bardzo potocznie i dosadnie wryty na siłę. I tak jak słowo wryty, może nie jest zbyt ładne, ale bardzo dobrze tutaj pasuje. On jest montażowo wryty do tego filmu na siłę, tylko po to, żeby się pojawił jako aktor. Pomijałem już fakt, że sposób jego wymowy tych kwestii dialogowych jest tak bardzo egzaltowany i przerysowany, że mi się go ciężko słuchało. Z całym szacunkiem i moim uwielbieniem do tego aktora, ale no, nie wiem, co tu się wydarzyło. E, główna bohaterka Ada jest totalnie antypatyczna. Brak jej jakiejkolwiek charyzmy i bardzo źle się ją ogląda na ekranie. Ja tu nie chcę krytykować umiejętności aktorskich tej dziewczynki, bo bardzo możliwe, że ona jest tu niczemu nie jest winna, tylko może nie wiem, reżyser miał taką wizję na tą bohaterkę, ale wypadła bardzo źle. Brakuje jej, jakich, brakuje jej jakiejś duszy, jakiejś iskierki, tego, tej wiecie. Cały film jest o wyobraźni, o uczuciach, o empatii, o, o bajkowości świata, o, o fantastyczne istoty, jakieś tam widzimy, różne rzeczy. A ta główna bohaterka jest jak zimna skała. Nie czułam absolutnie żadnej sympatii do tej bohaterki. No i wreszcie od twórca głównej roli, pana, pana Kleksa, Tomasz Kot. I jako, że większość scen z jego udziałem jest. Właśnie podbudowana bardzo mocno tą teledyskowością i tymi poszatkowanymi sekwencjami, to tak naprawdę trudno mi ocenić za bardzo jego grę aktorską. W sensie on, on fabularnie tutaj niewiele pograł. On ma kilka tam scenek w miarę powiedzmy komicznych, lekko takich satyrycznych, robi te swoje miny, chodzi tym dziwnym krokiem pana Kleksa. Ale tak z punktu widzenia filmowego, ja tutaj nie mam materii do oceny za bardzo. On po prostu tam jest, robi te śmieszne miny, jest śmieszną postacią pana Kleksa i tyle mogę o nim powiedzieć. Według mnie on, wizualnie, jeśli chodzi o jego aparycję, on tutaj pasuje. Jak gdy pierwszy, pierwszy raz usłyszałem o castingu właśnie Tomasza Kota na pana Kleksa, ja stwierdziłem, że to jest strzał w dziesiątkę. No, ale trudno oceniać aktorski kunszt aktora w momencie, gdy występuje w czymś takim. To tak, jakbym miał o, o, oceniać aktorski kunszt osób, które, statystów, którzy występują w teledyskach. No, nie da się. Tak naprawdę, jedyna rzecz, którą mógłbym tutaj pochwalić, a widziałem, że jest krytykowana. Nie wiem do, nie wiem do końca dlaczego, może zależy od gustów, ale podobało mi się bardzo w niektórych miejscach to, jak film został nakręcony szczególnie we wnętrzach. Uważam, że w kontekście oświetlenia i takiego tworzenia bajkowego klimatu wizualnego, ekipa stanęła na wysokości zadania. Bardzo mi się podobało, jest to mocno przerysowane użyję tego porównania też mocno teledyskowe i mocno kiczowate, plastikowe ale to pasuje do tej estetyki. To światło jest agresywne, intensywne mamy tutaj różne kolory. Ja to kupuję tą estetykę wizualną. Uważam, że niektóre sceny we wnętrzach zostały tak oświetlone. I zostały tak, jeśli chodzi o scenografię, i inscenizację tych miejsc. Naprawdę, mi osobiście się na to bardzo dobrze patrzyło. Szkoda tylko, że poza tymi wizualnymi smaczkami nie ma tutaj nic więcej. Jeśli chodzi o CGI i efekty komputerowe, nie będę się tutaj za bardzo przyczepiał. No, są miejsca, w których to mocno razi. Są miejsca, w których to nie razi aż tak bardzo. Szczerze biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje w produkcjach Marvela, superbohaterskich, DC, wiecie, jak leżą te wszystkie efekty komputerowe, to Akademia Pana Kleksa wcale jakoś bardzo się nie różni. Powiedziałbym nawet, że są sceny, w których wygląda lepiej niż niektóre produkcje Marvelowe. A to coś, to coś znaczy. Mogą się pojawić głosy, że hej, słuchaj, przecież to nie jest film dla starych pryków, to jest film dla dzieciaków. Byłem z dzieciakami im się podobało. Okej, okay, jakby... Ja nie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy, czy waszym dzieciom, jeśli macie dzieciaki i chcecie iść na Akademię Pana Kleksa, nie jestem w stanie stwierdzić, czy im się spodoba. Jestem, jestem w stanie uwierzyć w sytuację, w którym się im spodoba. Ale wiecie, dzieciaki inaczej patrzą, patrzą na filmy, tak? One mogą obejrzeć zestaw sklejek teredyskowych, pozbawionych fabuły, ale będą tam ładne kolory, fajne stworki, troszkę takiego humoru, jakieś tam balansowanie na podstawowych emocjach, i im to wystarczy. No, tego, żeby się z sensu cieszyć. Ja tu kompletnie nie krytykuję emocji dzieci. One mają pełne prawo obejrzeć ten film i stwierdzić, że im się podoba. Nic złego w tym nie ma, broń Boże. No, ale wiecie, ja oceniając, oceniając taką produkcję, no nie można patrzeć na nią tylko z pryzmatu dzieci. Przecież istnieje wiele bajek, animacji, filmów dla dzieci, które są rewelacyjne, również dla dorosłych, które posiadają fabułę, historie, które posiadają fajnie podbudowane emocje. Które są po prostu dobrymi produkcjami fabularnymi, mimo że są przeznaczone dla dzieci. A tutaj mamy produkcję, która może jest przeznaczona dla dzieci, ale która nie działa jako konstrukcja fabularyzowana. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że gdybyśmy zostawili tą całą estetykę, ten warsztat wizualny, który jest tutaj zaprezentowany, jeśli chodzi o światło, rekwizyty, scenografię, nawet to CGI, grading kolorystyczny. Zostawmy to wszystko. To stoi na naprawdę wystarczającym poziomie. Tylko dodajmy do tego jakąś historię. Zróbmy z tego film. Gdyby to ubranie zostawić, ale aktora zmienić, to to by zadziałało. Tak to wygląda. Słuchajcie, dziękuję Wam pięknie za uwagę. Jeśli się wybieracie z dzieciakami, pamiętajcie, żeby dać znać w komentarzach. Chętnie poczytam, czy, 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 czy przypadło im do gustu. I cóż, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się.